zacząłem. Dzisiaj pokażę bardzo szybko, jak zrobić Dual Axis Chart w Tableau, czyli coś takiego, co pozwala nam mieć dwie osie Y, czyli tak jak tutaj mamy sales z jednej strony i koszty z drugiej strony. Jedna jest w procentach, druga jest w dolarach. I mamy to na tym samym wykresie, czyli na tej samej osi czasu. To jest może skomplikowany obrazek, ale pokażę, jak to wygląda w takiej bardzo podstawowej formie. Czyli wygląda to tak. Tak? Mamy sprzedaż, mamy koszty i mamy tutaj dwa wykresy. Widzimy, że mamy legendę kolorów, które nam pokazują, że zielone to sprzedaż, różowe to koszty. No i nam się to nakłada jakby na jednej osi czasu tutaj. No i zróbmy sobie to, tak? Czyli otwieram sobie nowy worksheet. Od czego zaczynam? Zaczynam od rzucenia sobie czasu. Mam czas. 2012, 13, 14. Tutaj mam akurat w latach, ale to może być w miesiącach, dniach. To może być inna, dowolna jakby wartość czasowa albo kalendarzowa, zwał jak zwał. Dobra, dorzucam sobie sales i pięknie, mam wykres liniowy. I dorzucimy sobie coś jeszcze, czyli dorzucimy sobie właśnie te nasze koszty. Tutaj sobie zrobiłem taką formułę, która liczy koszty w relacji do sprzedaży właśnie w procentach, czyli jaki procent tej sprzedaży stanowią nasze shipping costs. No i jak ja sobie go dorzucę, to tutaj on mi pokazuje dwa wykresy, jeden po drugim, obydwa są ustawione na liniowe. I teraz jak zrobić z tego dual axis? Ktoś być może z Was spróbował kliknąć sobie tutaj. No i tutaj tego nie widać, tak? O co chodzi? Gdzie się to ustawia? Otóż trzeba sobie kliknąć na tą drugą rzecz, na ten drugi wykres. Nie ten pierwszy, tylko ten drugi, który ma być, który jakby wchodzi pod spód. I tutaj jest ta opcja. Tutaj jest ta opcja Dual Axis, więc jak sobie kliknę to, pyk, mam. I teraz jedna ważna rzecz. Z jednej strony mamy sprzedaż w dolarach, tutaj są 1000 dolarów, drugiej są, mamy procenty. Mamy taką opcję, która się nazywa Synchronize Axis. Synchronize Axis polega na tym, że te dwie osie zostaną zsynchronizowane. Natomiast nie zawsze to ma sens. Dlatego, że no zobaczcie, jeżeli ja teraz sobie to zsynchronizuję, to ja w zasadzie tych procentów przestałem widzieć. Dlaczego? Dlatego, że no 10% to jest wartość liczbowa 0,1 i porównujemy ją z wartością liczbową 2,5 miliona, tak? No to nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu, więc nie klikajcie zawsze, bo ktoś Wam powiedział, że zawsze trzeba klikać Synchronize Access. Nie zawsze trzeba klikać. Natomiast spójrzmy sobie, jak to wygląda na innym przykładzie. To znaczy, jeżeli ja zrobię sobie nowy worksheet, wrzucę tutaj jeszcze raz sobie czas, tak, i wrzucę sobie sprzedaż, która jest w tysiącach dolarów, tutaj jest sprzedaż tylko dla mebli. Pod spodem wrzucę sobie też sprzedaż jakąś inną, powiedzmy w technologiach, no to tutaj już, jeżeli chcemy zrobić dual axis, tak, czyli znowu klikamy na ten drugi element, nie na pierwszy, tylko na drugi, klikamy dual axis, one nam się schodzą i teraz jest z kolei bardzo, bardzo ważne, żebyśmy te osie zsynchronizowali, no bo zobaczcie, że jakby obie osie zaczynają od zera, to są porównywalne wartości, tutaj mamy 1400, tutaj mamy 1 600 000 i to nie wygląda dobrze, tu wygląda jakby różnica między tymi wartościami była niewielka, a tak naprawdę w tym momencie właśnie musimy zrobić Synchronize Axis, bo to pokaże nam pełny obraz, czyli jeszcze raz klikam prawym, Synchronize Axis i w ten sposób widzę różnicę. Ok, przygotowałem dla Was od razu te przykłady, one są dostępne na Tableau Public, możecie sobie je pobrać, a więc będzie jak to zrobić dobrze bez Synchronize Axis, jak to się robi źle, jak to się kończy, jak to można zrobić dobrze, tak jak pokazałem w tym ostatnim przykładzie. No i wreszcie ten taki troszeczkę bardziej spektakularny przykład użycia Dual Axis w dashboardzie, tak żebyście sobie mogli zobaczyć, co tutaj ciekawego się dzieje. To tyle z mojej strony. Dzięki.